jasne. Oj! Razem z moją na jakiejś kurwa wystawie zajebanej obrazu. To ty, tym autem uciekamy czy... No tym białym! Ała! Uważaj! Kurwa! Kurwa, no rozpierdolę ci starego zaraz! CSGO Lombard.com. To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Dobra, kto rozpierdala bank? Czyli safe? Mamy czym uciekać, ty? Rudy, co z ja mogę jako zakładnik. Ej, możemy uciekać waszą furą białą? A, Rudy, to moją? No. Moją? Dobra. Podstawię. Ale to będziemy się. Ale nas jest trzech, Rudy. Jak trzech? Trzech nas jest. A, to czteroosobówka. No to oni mają tam miejsce chyba. Rudy, patrz, no. Ja ci pokażę coś. Musimy podjechać w tamto miejsce, to na promie będzie. A to, co wy tu kurwa chcecie? Przecież tutaj nie zrobicie napadu. Jak to nie? A tam z tyłu? Pa. Co kurwa, na kasetkę? Ręce do góry, baćka, ręce do góry, baćka. No ale safe, patrz, że tu musi być siana, ja pierdolę, nie? Mordo, nie, tutaj nie ma. Ta? Nie ma tutaj. Jest? Ale tutaj się nic nie wyciągnie, człowiek. Ale kogo interesuje wyciąganie? Chodzi o rozpierdalanie psiarzy zajebanych. Co ty chcesz się z nimi napierdalać? No podjeżdżamy, ja zawijam człowieku na ręcznym, wysiadam, wyturlam się kurwa z samochodu i dwie kule mu pod kolano wsadzam. No kurwa, co za dzban! Co za dzban! On okrada kasetkę, kurwa! No, panie Logan, ogólnie to się ślizga z kurwysyństwa, jak nie wiem, ale 320 leci. Dobra, no. damy radę. Ej, dobra, Rudy, chodź, bo oni kasetkę opierdalają. Nie opierdalają. Spokojnie, ale... spokojnie, jeszcze 50 sekund. Spokojnie, zdążymy. Niech się zakładnicy ustawiają. Ja ponopolowy pójdę. Ustawiajcie się, jak kurwa. Przyjadą... Mogę pan dać kontakt jakiś do siebie? Chujo taka namotant, kurwa, cicho. Ej, jeszcze jeden chyba powinien być, co jest, kurwa? Możecie nie posuwać mi... kurwa. Dobra, idę opierdalę. Przyjechali. Oło. Co mi na plecy wlazłeś? Sorry. Ty, ibisz, ibisz. Nie chcę tego robić. Ibisz. Co tu się dzieje? Halo, LSD. Nic się nie dzieje. Dzień dobry, wymieniamy kasetkę tutaj, z nowej roboty na chwilę. Jak wymieniamy kasetkę? Czemu oni klęczą, a wy jesteście uzbrojeni? Modlimy się w pokoju. Bo ja wierzę w Allaha! Dobra, spokojnie, dogadamy się, panie milicjancie. Jest nas trzech, jesteśmy uzbrojeni, mamy czterech zakładników. Czekaj, kurwa, zajebany Siemens mi dzwoni, pierdolony. Nie dzwoń teraz! A gdzie czterech zakładników? A gdzie jest dwóch pozostałych? Jeden kradnie! Jak zakładnik kradnie, co wy mi tu... No bo my go zmusiliśmy Ej, do niego! Proszę wyznaczyć jedną osobę, która będzie ze mną rozmawiać, bo się... Dobra, świnia, jestem świniak. 57 do tych jednostek, które tu jadą, sprawdźcie blachę. Dobra, chciałem pogadać z panem, z którym mogę pogadać. Ze mną ja tutaj. Kluczyk. Witam serdecznie, nazywam się Świniak. Wprowadziłem pana w błąd, jest nas dwóch zakładników panowie? I czterech napastników. A czy nie, jeden napastnik w ogóle był tak pojebany, że zaczął robić kasetkę sam, nie? Świl jeden. Ja jestem zakładnikiem, trzech panowie. Kazali mi to zrobić. Zamknij pizdę. Wszystko oddam. Dobra, odpierdalam przy was. Dobra, spokojnie. Spokój tam. Mam trzech zakładników i nas jest trzech napastników. Mamy kasę sobą, chcemy teraz odjechać w tym momencie. Po pierwsze. Jak trzech zakładników? Jak jeden kasetkę obrabował? Bo mi kazali, panie władzo. No obrabował kasetkę i zakładnikiem. Przecież to jedno drugiego nie wyklucza, panie komendancie. No dobra, no. I siadali. Co chcecie za tych zakładników? Tak, za jednego zakładnika chciałbym wolny odjazd, za drugiego brak kolczatek i helikoptera, a za trzeciego mega kultury na drodze, czyli żadnych strzelanin, ale spychań. Poczekaj, obywatelu. Brak kolczatek i helikoptera to są dwa zdania w jednym. Kultura na drodze. To obejmuje wszystkie. Zbiór cech. Kultura na drodze obejmuje, to jest taki zbiór cech. Dobra, najpierw chciałbym się dowiedzieć, czy zakładnikom nic nie jest, czy nic wam nie zrobili. Dajcie głos, kurde małe. Nie. Ty świnia, pieniądze! Bo wiedzieli, że jak nie wyciągnę z kasetki, to mnie wy... Drinka bym się napił. Dobra, niedźwiedziowi daj kurwa kasę. A wy jesteście gang animals, czy co? Tak, zdupcyliśmy z zoo, kurwa, z klatki przed chwilą. No ja też spierdoliłem z Allaha! Od kiedy świnie są w klatce w zoo? Jak pan niedźwiedź ma... To mu z hodowli spierdoli? Jestem taką świnią wystawową, nie jestem jakąś byle jakąś świnią. Czyli to jest ten guziec, taka świnia. Tak, prosto z Afryki spierdoliłem. To mu z guziec. To jest dzik, kurwa, dzik! Zamknij pizdę, bo ci zrucham starego, kurwa. Guziec. Czy możemy się dogadać, pan nie stąd wyjechać? Nie robimy możemy nikomu się dogadać. Krzywdy. Nikomu krzywdy nie zrobimy. Wyprowadzicie mi dwóch zakładników. Dobra. Ty kapelusz, ty rzucie. Z ostatnim wyjdziecie. Rzucha i kapelusz, wychodzicie. W tym momencie szybko was porozpierdalam. Ty świnia!
Tutaj zapraszam. Ratunku. Świnia! Ratunku. Problem jest. Ty jeden jest w tym, kurwa, w ścianie. Ej, nie wychodź! Ty nie wychodzisz. Świnia, problem jest. Jak? Dobra, możecie wychodzić. No taki, że... Tylko... Stop! Tak, około 1000 robiliśmy. Dobra, jebać, to wychodzisz. A czym wy chcecie odjeżdżać, przepraszam? Białym. A to drugie co to jest? Na stoisę. Weź mnie na kolana. Na spokojnie, weź na kolana Miśka. Na kolana mnie weź. Czekamy, nie róbcie żadnych numerów. Chodź tu, kurwa! Na kolana weź. Bierz tego Miśka na kolana zajebanego, skurwysyna. Kurwa, zapraszam pana. Siada. No wsiadaj! Ej, ale panowie... się ślizga, stary, jak pierogi na maśle, ja pierdolę. Ej, panowie, mamy problem mały. Tylko około $1000 zarobiliśmy. Nie da się tym jeździć, kurwa, przypał. Jadą dalej. Wjeżdżasz do wody i spierdalamy! Jedź na molo! Albo jedź przez, nie wiem, kurwa, żebyś do wody wjechał, tam spierdolimy. O kurwa, nie ma hamulców! Trzymaj się! Kurwa! Chyba wyjadł w 10:50. Kurwa, no nic! Nie da się tym jeździć! Wysiadać! Nie siadać, ręce do góry! O kurwa! Kurwa! Spokojnie, już wysiadam, spokojnie! Nie mogę wyjść, spokojnie, wysiadam już! A Jezus! Wszyscy ręce do góry! Bez kopii numeru! Do góry! I gdyby nie dorwiecie, kurwy! A! Kurwa, wstawaj, świjak! Kurwy! A, to już mogę zadzwonić. Halo? Byku, słuchaj, psy nas dopadły, ja właśnie tu wychodzę z kanału, jest przypał. Kurwa, ziomków złapali z hajsem. Ja wychodzę z kanału, będę potrzebował pomocy, nie wiem czy inni odbijamy ich. Gdzie ty jesteś? Ja jestem, zaraz przy parkingu będę. A dobra, już wyszedłem, nie ma psiarni na szczęście. No dobra, to daj mi GPS-a, to podjadę po ciebie. Dobra. To weź się tam jakoś przebierz czy coś. Dobra, już do ciebie dzwonię. Już ci wysłucham. Dobra. O kurwa. Otwieram panu drzwi, głowa nisko. Dzień dobry, co tu się stało? Nie powinno pana interesować. To łapy do góry, kurwo, teraz w tym momencie, łapy do góry. A, 10-13 przed szpitalem! Wsiadaj samochodu. No nie mogę, szybko, bo szybko. Zakuty jestem, nie mogę. Paku, się chodź, łysy za mną. Co się dzieje? Kurwa, wszystko pozamykane! Dawaj! Pierdolamy, o, Logan, chodź! Brzeżucha! Co tu się kurwa dzieje? Łapy! Ty kołek! To kurwa, ustałeś, że policjantem nie jestem, taki psie? Odkąd tam broń? Odkopuję. To jest ten trzeci. Halo, słyszy mnie pan? Jak się chcę położyć, kurwa, noga mi zesztywniała, ja nie mogę się położyć. Powinien pan móc usiąść tak, albo coś takiego. Nie postrzelony. Pan powie swojemu koledze, że lepiej, żeby wrócił. Bo nie wiem, o kogo chodzi, ja chciałem ciebie odbić, łysy, a ty jesteś psem. Nie no, no ale pierwszy tak raz już... psa odbijałem z konwoju policyjnego, powiem ci. Ała, boli, szczypie! Tylko mazuła, pomylił cię. Normalnie, łysy, ja myślę, że ciebie zgarniają i chciałem ci, chłopaku, pomóc, kurwa, wiesz o co chodzi, a. No, to pan mu przekaże. Nie wiem, o kogo chodzi. Okej. Okay. Czekaj, to chyba wiesz co?
Fikołek zajebałem, Michał mi odpierdolił, ty. O Bożeczku. Ale mi boli to udo, kurwa mać. Ostatni raz odbijam psa, nie? Jak to tak może pomylić? Być, że ja nie wiem kto to jest, a? Jak pan mógł pomylić? No nie wiem, mówię do niego łysy wsiadaj, ale on gdzie mam wsiadać? I myślę, że to jest jakaś dobra morda. Awszy, kurwa, rudemu. A deszcz w oczy. To jest chwilę, to się przez policjanta. Zapraszam. Obywatelu dwójka, czy trzyśnięcy, co że tak dzięć? Udo dostałem, kurwa, boli mi udo, piecze, chuj. Nogi jeszcze wczoraj robiłem, kurwa, 300 nasiady wyjebałem. Tak. 300 nasiady tymi chudymi girkami? Chłopie. A, to jest moc, czysta moc, kolarska moc, ale chuj o tym wiesz, jak dobra. Się kurwa, i bicepsy. Patrz szanę. Dobra, chwilę muszę coś zrobić. Dobrze, obywatelu, przeszukam cię teraz. A, proszę, zobacz co tu ma, pistolecik. Ale to dostałem od kolegi. Ale na urodziny. Obywatelu, zezwolenia na broń nie ma? Nie ma. Czyli nie nielegalne ma. Posiadanie broni. A to maszeta co tu robi pod tym płaszczem? A to konserwy otwieram, ziomeczką, to jest normalne. Konserwy legalne. Maszetą? No chleb to kroję, noży nie było. To jest do chleba, maczeta do chleba, zobacz sobie na napis. Machete for bread. Słodka niespodzianka? Co to jest kurwa? Co ty tu masz w tych kieszeniach? No to po kieszeniach mi pochowali jakieś wódki, alkohole, byłem wczoraj w tej mokrej kuciapie i mi wyrzucali na tyle, najebałem się i dali mi te alkohole jakieś testowe. Będzie pan korzystał z prawa do telefonu? No nie, no jestem rudy, nie mam kumpli, no gdzie mogę, do kogo mam zadzwonić? No to zabieram pan telefon. Zapraszam obywatela do krat. Zna pan swoje zarzuty? No wiem co zrobiłem, no. No to co pan zrobił? No chciałem odbić policjanta z rąk Rzezimieszków. Myślałem, że ten policjant jest porwany, nie? I chciałem mu pomóc. Co? No pod szpitalem był porywany policjant i chciałem mu pomóc. Policjant był porywany? Taki łysy, no i mówię mu, łysy dawaj spierdalamy, bo nas porwią. No chciałem mu pomóc. Przecież on nie był porywany. No tak, no potem się jakoś to okazało, no. Na początku inaczej. Ale ja słyszałem, że obywatelu myślałeś, że on jest zwykłym obywatelem. Nie wiedziałeś, że on jest funkcjonariuszem policji. No nie, przecież no. Przecież nie miał umundurowania. Tak myślałem właśnie. Wszystko się zgadzało. Dokładnie tak, no. Czyli co, chciałeś kolegów odbić ze szpitala, tak? Nie. Mówię ci, policjanta. Policjanta widziałem, że... Jakich kolegów? Mówicie, że jestem rudy, nie mam żadnych ziomków. Jak to... policjanta? Żaden policjant nie był zatrzymywany. No właśnie tak, bo się pomyliłem właśnie. Zobaczymy awanturę, tu jakiś gość był skuty, tu policjant otwierał drzwi, łysy bez koszulki biegał, krzyczał coś tego, no to podjeżdżał, mówię, co jest kurwa grane? Wyciągam giwerę, mówię, kurwa, wszyscy łapy do góry, nie? No i mówię łysemu, szybko do mnie, nagle pojawiliście się wy i strzaliście i... Taki chaos, nie dało się tego już wyjaśnić, no. Głupota z mojej strony, no nie chciałem. Oj, głupota. Rozumiem, obywatele, poczekaj chwilę. Szeryfie. Tak, słucham. Słuchaj, jest taka sprawa, nie masz jakiejś bułki albo wody? Mam, oczywiście, że mam. Proszę bardzo, mogę ci ty udostępnić mojego troszeczkę. Ja i tak schodzę ze służby, także... A nie miał być może ten... kluczy do tej kraty i byś mnie wypuścił? To może jeszcze frytki do tego. Nie no, frytki to sobie możesz tam zostawić, ale jakbyś mnie wypuścił... To co by było? No nic, stary, normalny, wolny człowiek z marzeniami był szczęśliwy, nie? No, dla ciebie ja to jeden obrót kluczem w zamku, a dla mnie to całe życie. No, ja wiem, no ale niestety, no, nie mogę. A za 500 dolców? 750 dolców i dorzucam jeszcze, co ja tu mogę, mam Polish Punch, Pina Colada, Mojito, kawałek metalu i Cherry Dream. Co pan w ogóle zrobił? No nic, no, czerwone światło było i przechodziłem sobie przez pasy. Podjechali, kurwa, zglebowali mnie na ziemię, zrozumiesz, za przejście na czerwonym świetle, rozumiesz, przez pasy, zglebowali mnie. Pałą mi najebali dziewczynę, kurwa, w kącie, widzisz, ty, kurwa, przestępca, kryminalista, i wziął jeszcze ziomu, tak, namylał mi na mordę. Tak było, spytaj się Siwego. Dlatego Siwego. Tylko pana porusznika. Dokładnie. Obywatelu, na chwilę obecną twoje zarzuty to nielegalne posiadanie broni. Bezpodstawne użycie broni i próba zabójstwa funkcjonariusza policji.
No, to niezłe przejście na czerwonym świetle po pasach. No, widzisz, przebili mi to wszystko. Przechodziłem i skojarzyli mnie z kimś, mi przebili. Panie poruczniku, może mu jeszcze te cztery napady, co wczoraj nie złapaliśmy tych napastników, może mu doliczymy. Jakie napady? Ja wczoraj na wyspie jestem, a ty mi jakieś napady chcesz przebić, kurwa. Napady wczoraj były na bank, to może mu przybić. A czemu mamy mu przybić? A masz dowody, że to on zrobił? Nie, no mówię, no nie złapaliśmy napastników, to mówię tak. Żartuję sobie. No to, ale macie stand-upera kurwa na komendzie, no. Dobra, dawaj mi ten wyrok. Mogę ci podliczyć, chcesz? No, podlicz, gdzie to będzie? Pewnie jakieś wykroczenie, nie? 500 delców mandatu i miesiąc? Usiłowanie zabójstwa to już jest chyba 40 miesięcy. No chyba ci pojebał, jakie usiłowanie zabójstwa, ty. No przed chwilą tak pan porusznik powiedział. Jakie 40 miesięcy, chłopie? Ja mam 27 lat, ty mi dajesz 40 miesięcy, kurwa? No tak... Taryfikator tutaj wskazuje. Chujotator, kurwa, co ty odpierdalasz, wariacie? Glebuj mi to na 15 miechów. O. Który? Ty, kurwa, tu nie będziesz decydował. Ty. Kurwa, za to, że do mnie strzeliłeś, masz taki, kurwa, wyrok dojebany. Masz taki wyrok dojebany, że się nawet nie obudzisz. Ale Steven Seagal, wyluzuj. Telefon weźmi, zabierz tylko kartę SIM, dobra? Jezus, no? Mogę mu policzyć? Ja mu policzę z nowego, wiesz? Nie bierz mi telefon, weź mi tylko kartę SIM. 1000 miesięcy, panowie, przyjdźcie porozumienie, kurwa, musicie się... Nie mogę, muszę zarzuty. Kartą SIM, mogę wyjąć i dać. No to wyjmij kartę SIM i najwyżej mi to wywiedzenie. Na bezpodstawne użycie broni, próba zabójstwa funkcjonariusza policji i posiadanie nielegalnej broni pierwszej klasy. A, jeszcze mówię, pan ściągnie ten kapelusik z główki. Pan Oscar de la Rossa. Co? Na raz wszystko się zgadza, nie ma pan na licencji. Na broń. Policji do czapki. No tak jakby ze zdania pana z... Przepraszam, chlepa, czekaj. Radiowozu się zgadzają, że był z nimi ciemnoskóry mężczyzna o rudym kolorze włosów. Proszę tutaj podejść, odkuję pana. Panowie, no... Plecami. No rozjebali się na pana, co ma czyli pan ten powiedzieć? Z drugiej celi powiedział, że to... Że on czekaj, kto się rozjebał? No kto? No pan powiedział, jak rozjebałem? Ja powiedziałem, że ja nawet nie znam takich panów. No jak powiedział pan, że był ciemnoskóry i rudy? Nie, powiedziałem, że był rudy, halo. No jak nie, co powiedział? Nie, mówię, że był rudy. Co powiedział? Kurwa, co wy mnie tutaj za pomówienia mówicie? Jakie kurwa pomówienia? Chłopie, no powiedziałeś, kitu, że był z wami rudy. Nie powiedziałem, że był rudy. Kadet. Powiedziałeś, że był rudy murzyn, więc kurde, wszystko się zgadza na razie. Ale nie wierzę w to. Chciałem panu pomóc, no ale niestety nie mam tej większej siły. Możemy się dogadać, nie? Nic się nie stało w sumie. Przecież on się... Pan się z porusznikiem dogadał. On za to, co pan kazał, to dostali tak dużo, więc odpuścił już to ten sklep. Dajemy mu to, co powiedziałem. Nielegalne posiadanie broni, bezpodstawne użycie broni i próba usiłowania zabójstwa funkcjonariusza policji. Nareszcie nie mamy dowodów. Zeznania kolegów są takie, jakie są. Nic nie warto. Nie możemy mu tego przykryć. A ty dostajesz kamizelę, to ci przewróciłeś się tylko ty. Ja nie strzelam po głowach ani po rękach, w kamizelę, żeby cię odrzuciło, żeby był odrzut tylko, wariacie, nie? Ja bym ci krzywdy nie zrobił, Seagal, kurwa, dajże mi szansę, byku. Ja mam kurwa dwójkę jak dzieci... Jakbyś mógł krzywdy nie zrobić, to mocno strzelałeś, obywatel. Bo kamizela jest pokazana... A po co ci pistolet, powiedz. Wariacie, no, w tym mieście bez pistoletu? Jakby na kurwy bez pieniędzy iść, chłopie, no musi być pistolet, wszędzie kradną, biją się, kurwa, zaczepiają, srają się do ciebie, o byle co. Ja to trzeba pozwolenie zrobić na broń, żeby chodzić z bronią. No, ale widzi pan, niektórzy tego. Nie, w sensie tak, nie egzekwują tego wszyscy, no to ja też muszę grać w ich jakby, wiesz, lidze, rozumiesz? Też na czarno trochę muszę grać, no. Tak, obywatelu, na tego bezpieczeństwa, ale stary. Mi ja rozumiem. Głupio. Wiesz jak mi jest wstyd, kurwa, jak codziennie biorę tą klamkę, brudną za fajda do mnie, jeszcze nie wiadomo kto ją odjebał. Dobra, zerknij sobie tu do tabeli. Co? Tyle. O kurwa, no to przypał. O Jezu. Spoko, kumplu, odrobimy się. No ale odrobimy się, kurwa, ty. O, spokojnie, odrobimy się, zaufaj mi. Dobra. Porucznik zerknął, ile wychodzi? To ci wszystko się zgadza? Kurwa. To możesz dojrzeć tylko to! O! No i to! Co? Taryfikator, nie no kurwa, mordo, nie rób! Taryfikator, ty tam nie tam. Tyle zlicza. 85 no. Biechów dostałem, kurwa, jak ja... Kurwa! Dasz radę! Ja z tobą będę siedział, spokojnie. Jeszcze nie dostałeś tyle, ty! Jak na razie to widzę, że próbujesz pogorszyć swoją sytuację. Wszędzie można na bok? Chłopie, to mnie już nie ma tutaj, mnie już nie ma, kurwa! Obywatelu, uspokój się! Spotkaliśmy się. Karteczkę już panu tutaj podaję. Nie chciałem, to jest pana. Przeszukiwaliście go? Tak, wzięli mi telefon, wszystko. Zabrali mi telefon, pistolet, kurwa, i co najważniejsze, godność. Godność, kurwa, człowieka. W celi jak jebany zwierzak. Ty, kurwa, czekaj, Norris, tutaj pizdę tam. Ja już dobrego chłopaka wysyłem pod cele, nie? Jebać to. Całe życie, człowieku, plecy jestem.
siema byku. Ja tu leżę jak u siebie, mam 240 tysięcy miesięcy. Serio? No wczoraj tu jest taki policjant, którego nienawidzę. Ale jak 240 tysięcy miesięcy, co ty pierdolisz? No kurwa, dostałem za wybitną głupotę, czytaj przeruchanie matki Vipera, czy tam Huntera, jak ten śmieci. Kto to jest Hunter? Tu jest taki policjant, kurwa, nienawidzę go od pierwszego dnia, jak jestem na wyspie. Jego dzieciak ma niebieskie włosy? Nie. To jest ale blondyn, to jak 240 miesięcy, to ty pierdolisz? No to słuchaj, ja ci opowiem, to ty co się stało. Nie wyjdziesz. No nie no, posiedzę tu trochę. Jo, posłuchaj jak to wyglądało. Czaiłem się godzinę pod komendą. No. No i czekałem na skurwysyna i go zauważyłem. No to czekam w aucie, podbiegam do typa, chciałem go najebać, obezwładnić i skuć kajdanami. Ale kurwa, cel jebany miał wsparcie i teaserem mnie spacyfikowali. Skurwysyn. I chciałem go odjebać nad rzeką, utopić skurwysyna, udusić, ale niestety się nie udało. O kurwa, masz ode mnie, powiedz tak, dozgodny szacunek wariacie masz, naprawdę. No, szanuję to, pod Meliną spotkaliśmy tego. I dostałeś 240 tysięcy miesięcy. No niestety, no bywa kurwa. Przecież ty nigdy stąd kurwa nie wyjdziesz. Ja stąd wyjdę i dojebię skurwysyna, spokojnie. Ale kiedy ty wyjdziesz, ile ci zostało jeszcze? No nie wiem, jakieś 239 998 miesięcy. Ale... O teraz 239 865 miesięcy. Ale to kurwa, to musimy stąd uciec, przecież stąd umrzesz, dawaj za mną to fajne miejsce. Gdzie można wyskoczyć.